Świadectwo pracy jest to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę po zakończeniu trwania umowy o pracę. Przekazanie takiego dokumentu jest obowiązkowe bez względu na rodzaj umowy o pracę, a także tryb rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jakie informacje zawarte są w świadectwie pracy? W świadectwie pracy podane są informacje m.in. dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, a także trybu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ponadto w świadectwie pracy znajdziemy także inne informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy. Chodzi tutaj na przykład o to, ile pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego albo czy został mu udzielony urlop rodzicielski. W jakim terminie należy wystawić świadectwo pracy? Świadectwo pracy jest wydawane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu przesyła pracownikowi świadectwo pracy za pośrednictwem poczty albo doręcza w inny sposób uzgodniony już z pracownikiem. Jak i kiedy można sprostować świadectwo pracy? W przypadku błędów lub niepełnych informacji pracownikowi przysługuje prawo wniesienia wniosku do pracodawcy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy o sprostowanie treści świadectwa pracy. W sytuacji nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę, pracownik ma dalej prawo wystąpić do Sądu Pracy. Co w sytuacji, jeżeli pracodawca nie wydał w terminie świadectwa pracy? W przypadku niewydania w terminie świadectwa pracy, pracownik ma prawo wnieść pozew do Sądu Pracy albo złożyć też skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. W takim przypadku pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które przepisy przewidziały karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za niewydanie w terminie świadectwa pracy? Przepisy przewidują odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy za niewydanie w terminie świadectwa pracy. W takim przypadku pracownik ma prawo domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jednak za okres nie dłuższy niż 6 tygodni. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie będzie występowała jednak w każdym przypadku. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, to po stronie pracownika leży obowiązek udowodnienia, że mimo podejmowanych starań, wskutek niewydania świadectwa pracy, nie był on w stanie znaleźć nowej pracy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Patrycja Zwierz.